Cześć! Po raz kolejny odlatujemy na drugi koniec świata. Znowu państwo idealne na wakacje. Po raz pierwszy Ameryka Środkowa. I po raz kolejny państwo Elżbiety II, czyli Commonwealth. Wszystkie te opisy dotyczą jednego państwa, czyli Belize. Zapraszam! Belize to państwo w Ameryce Środkowej leżące na półwyspie Yucatan, nad Morzem Karaibskim, od północy graniczące z Meksykiem, a na zachodzie z Gwatemalą. Walutą jest dolar belizeński, językiem urzędowym oczywiście angielski, zaś religią dominującą katolicyzm. Na Belize najlepiej udać się w okresie od grudnia do marca, gdyż jest to okres pory suchej z najlepszymi temperaturami. W czerwcu i lipcu padają przelotne deszcze tropikalne, a od czerwca do listopada istnieje ryzyko huraganów, które są tu dosyć mocno odczuwalne. Przy pobytach do 90 dni nie ma obowiązku posiadania wizy. Standardowo jedynie paszport ważny co najmniej 6 miesięcy. Przy wyjeździe do Belize obowiązują opłaty graniczne. Przy podróży samolotem $20 amerykańskich od osoby, przy podróży drogą lądową 14. Nie ma szczególnych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych, mimo panującego na większości terytorium kraju klimatu tropikalnego. Należy jedynie zapatrzyć się w coś do ochrony przed komarami i innymi owadami. Zagrożenie przestępczością jest stosunkowo duże. Zdarzają się napady i kradzieże. Nie należy nosić biżuterii i zegarków oraz trzymać w widocznych miejscach rzeczy wartościowych, np. kamery. Najpopularniejszym środkiem komunikacji są kolorowe chicken busy, czyli stare amerykańskie autobusy szkolne. Są tanie, dojeżdżają prawie wszędzie i zatrzymują się na machnięcie ręką. Jest to kraj z bardzo przyjaznymi mieszkańcami. Tutaj bardzo dobrze prosperuje zasada koniec języka za przewodnika. Warto więc pytać, bo czasami może nam ktoś zdradzić coś odlotowego, za co normalnie byśmy musieli płacić niebotyczne ceny. Bankomatów jest niewiele, wymiany pieniędzy najlepiej dokonywać w miejscowych bankach. Ciężko mi było znaleźć jakikolwiek sensowny lot z Polski w dobrym terminie. Wszystko zaczyna się od 3500 zł w górę. Z tego co czytałem, na blogach da włapać się okazję nawet 1000 zł od osoby w dwie strony. Więc dzisiaj w drodze wyjątku przyjmiemy kwotę 2000 zł za lot z Warszawy do Belize City na 10 dni. I jeśli chodzi o nocleg, to tym razem proponuję schludny apartament w Byłej Stolicy, czyli Belize City dla dwóch osób, wraz z kuchnią i łazienką. Obiekt ma wspaniałe ceny, jak i lokalizację, a to wszystko w cenie 200 zł za dzień, czyli 100 zł od osoby. Jeśli chodzi o wyżywienie, to ceny w sklepach są przeciętne. Przykładowo, lokalne piwo pół litra kosztuje od 3 do 4 dolarów, jajka 12 sztuk 4 dolary, woda 0,33 litra 80 centów, jabłka kilogram 5 dolarów, posiłek w taniej knajpce od 8 do 10, zaś mała Coca-Cola 2 dolary. Reasumując, za 10-dniowy pobyt zakładając, że codziennie przeznaczamy na wyżywienie $20, to będziemy musieli zapłacić około 3600 zł. Do tego należy dodać koszty komunikacji, opłaty lotniskowe, wstępy do atrakcji, rozrywkę i tym podobne. Myślę, że mając 4000 zł, spokojnie możesz udać się na 10 dni do Belize. Ale pamiętaj, to tylko moja sucha kalkulacja i wszystko może się zmienić. Może to właśnie tobie uda się znaleźć coś tańszego. Jeśli tak, daj znać w komentarzu, a przytnę ci serduszko. Będąc w Belize, na pewno musisz zobaczyć. Ruiny Xunantunich, czyli dawna siedziba Majów. Kolejne stanowisko archeologiczne wraz z kompleksem jaskiń, czyli Aktun Tunihil Muknal. Piękne plaże Kaje Kalker. Oraz zanurkować w niesamowitej Great Blue Hole. Na zakończenie trochę ciekawostek. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi osoby prowadzącej samochód wynosi aż 0,8 promila. Belize, według Happiness Index, jest jednym z najszczęśliwszych krajów na świecie.
Tak samo jak Barbados, Belize należy do nielicznego grona państw, w których temperatura nigdy nie spadła poniżej zera. Belize City po tym, jak w 1961 roku zostało w dużym stopniu zniszczone przez huragan, nie jest już dużej stolicą, aktualnie jest nią Belmopan. I to już by było na tyle ze wszystkiego, co potrzebujesz wiedzieć o Belize. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw lajka, subskrybuj, by być na bieżąco i napisz, co sądzisz. A już za tydzień Benin. Na razie.